Hej, witam Was w nowym odcinku, witam Was na moim kanale. Będę opowiadać jak zwykle o finansach, o nieruchomościach w Niemczech, jak to jest w Niemczech, jaki jest rynek w Niemczech, także zostańcie ze mną. Że co się w ogóle dzieje z rynkiem niemieckim i właśnie mam tutaj pokazane, że tak, że rynek niemiecki po prostu się zepsuł, nieruchomości, to znaczy może nawet nie zepsuł, tylko po prostu on się teraz bardzo, bardzo różni od tego, co naukowcy, eksperci myśleli, że będzie, a dzieje się inaczej, a mianowicie odsetki cały czas idą do góry, a nieruchomości wcale tak bardzo nie idą w dół. One są cały czas stabilne. Jedyne co teraz mamy fajne czasy, że rzeczywiście można się handlować. Można się pohandlować w nieruchomościach. Teraz mamy takie fajne czasy, ponieważ odsetki są tak duże, że nie wszystkich stać na to, żeby mieszkać w swoim domku, tak? Bo po prostu raty miesięczne są wtedy bardzo duże. Ale co też piszą w tej gazecie, właśnie w tym tekście, link będziecie mieć pod moim filmikiem, piszą o tym, że nie ma nowych budynków, że nie budują, że miały być takie piękne, fajne, takie dofinansowania z państwa, tak naprawdę nie ma tego za dużo, wcale nie budują, nie mają potwierdzenia z urzędu, że mogą budować, bardzo długo się na to czeka. Tak samo, ale materiały budowlane są bardzo drogie, więc na nikogo to nie stać, znaczy na mniejszości ludzi, deweloperów na to stać. Do tego oczywiście te odsetki, wcale nie ma takich fajnych dofinansowań z państwa, jakby się chciało, te cały NRW Bank czy KfW Bank, wcale nie jest tak ładnie, jakby się wyglądało. Dlatego dzięki temu, że nie budują nowych budynków, że nie planują tak dużo tych nowych budów, to znaczy, że właśnie te nieruchomości stare, starsze, niewyremontowane, które można by powiedzieć, że nie są tyle warte, właśnie teraz warto w nie inwestować. I te nieruchomości mają bardzo fajny skok, mogą mieć skok właśnie na tym, żeby ta nieruchomość wzrosła na wartości, mimo to, że stare, brzydkie, niewyremontowane, to właśnie teraz, właśnie to, w to trzeba inwestować, powinno się, bo nie dość, że jest trochę tańsze, to jeszcze właśnie ma potencjał na to, żeby pójść do góry, bo właśnie deweloperzy nie budują nowych, po prostu, i mamy to napisane w tym artykule. Także takie nowości w Niemczech. Nie wiem, czy to jest nowość, ale cały czas jest to cały czas o tym omawiane, co się dzieje w Niemczech, dlatego też właśnie o tym mówię cały czas, jak mówiłam rok temu, dwa lata temu i teraz mówię o tym, że nieruchomości nie pod siebie do mieszkania, tylko pod wynajem, pod inwestycje. I miałam bardzo fajny komentarz, na którym mnie właśnie tutaj ktoś z Was bardzo mnie, że tak powiem, dał mi taką ideę, taki pomysł na to, co dzisiaj powiem, jaki temat w ogóle. Temat będzie taki, czy warto kupować dom i na przykład dół wynająć, a na górze mieszkam sam ja, albo odwrotnie, czyli w pół domie ja mieszkam, w pół mieszkają moi lokatorzy, albo kupuję dom bliźniaka i obok mieszka, prawda, lokator, a w tej drugiej połówce mieszkam ja jako właściciel. Jak to wygląda finansowo, czy tak można, czy w ogóle się opłaca i tak dalej. Także jest na pewno bardzo dużo reguł, dużo takich różnych tematów za i przeciw, jak i oczywiście spekulacji. Więc to, co teraz powiem, to jest tak ogólnikowo, ok? To jest bardzo, zawsze wszystko, co ja mówię, to jest ogólnikowo i to nie znaczy, że tak musi też być u Ciebie, bo finansowanie, jak i sytuacja finansowa, jak i w ogóle kupowanie pewnych nieruchomości w Niemczech jest bardzo, bardzo indywidualnie oceniana, jak i widziana przez bankierów. Dlatego pamiętaj, że mimo to warto się spotkać ze mną na termin lub z bankierem, bo po prostu trzeba wtedy dobrze przeanalizować tę sytuację razem z Tobą. Ale to, co mogę powiedzieć, to takie ogólnikowo za i przeciw, jak to wygląda właśnie, jeżeli kupuję dom teraz, w którym mieszkają też moi lokatorzy. Może zacznę w ogóle od tego, że no, powiem Wam szczerze, ja bym sama tego nie zrobiła. Dlaczego? Jeden najważniejszy punkt, w którym tak naprawdę w ostatnim odcinku również o tym omawiałam, a mianowicie właśnie jak to jest wynajmować nieruchomości w Niemczech jako inwestor. I możecie sobie na poprzedni odcinek zauważyć, że mówię o tym, że jest warto wynajmować nieruchomości z deweloperem.
serwisem deweloperskim, żebym ja w ogóle nie miał bólu głowy, żebym ja się tym nie zajmowała, żeby mnie nie denerwowali w sobotę po południu, że ktoś zadzwoni i powie, że się kran zepsuł. I właśnie to jest to, dlaczego ja bym sama tego nie zrobiła, ten dom z lokatorami, gdzie ja też sama mieszkam. O każdą jedną małą pierdółkę będą do Was dzwonić, będą wiedzieć, gdzie mieszkasz, będą wiedzieć numer telefonu, zobaczą Cię na klatce schodowej, będą wymagać od Ciebie wręcz tego właśnie statusu, z tego, tej jakości tej nieruchomości różnych innych rzeczy. I oczywiście można też trafić na wynajmujących, znaczy na lokatorów, którzy są po prostu mili i nie potrzebują dużo do życia, ale możemy też trafić na takich, na których po prostu będą nas co tydzień, że tak powiem, brzydko denerwować. Oczywiście jest też coś takiego, że jeśli chodzi o podniesienie czynszu, to wiadomo, każdy ma swoje prawo, o tym też mówiłam wcześniej, każdy ma swoje prawa i tak dalej, ale mimo to ciężko jest komuś podnieść czynsz, jeżeli na przykład widzisz go codziennie i mówisz dzień dobry, albo na przykład nawet może z nim grillujesz, bo macie ten sam ogródek, może razem nawet, wiecie, dzieci na przykład się bawią w basenie lub po prostu razem pijecie piwo, więc jest to wtedy trudniej komuś takiej osobie po prostu podnieść czynsz, prawda? Tak, czyli ta komunikacja między tą osobą trzeba sobie zbudować i ciężko jest zbudować jako szef, jako właściciel nieruchomości, a kolega znajomy, z którym pije piwo i grilluje. Więc może to wyjść niestety na gorsze wtedy temu właścicielowi. Ale co jest pozytywne na pewno, no to takie koszta, taki lokator oczywiście Wam pomaga w tych kosztach, bo kupujesz cały dom, ale potrzebujesz tylko tam, nie wiem, 40-50 metrów kwadratowych na dole, a ten połowę tego domu możesz wynająć i oczywiście w tym momencie ten kredyt, który masz, na przykład, nie wiem, 1500 euro miesięcznie, oczywiście jest to, że połowę czy tam 30% spłaca Ci lokator, więc wiadomo, że jest to pozytywne w tym momencie i jak najbardziej bank też to widzi, że ktoś pomaga Tobie spłacać kredyt, jak najbardziej nie mówię, że nie, bo jest taka możliwość i widzą to pozytywnie bankierzy, tak, do finansowania. I jednak też jest trochę trudniej taki dom sfinansować, bo musi wtedy bank widzieć, czy na pewno masz oszczędności, czy finansowo jest ok. Jeżeli ten lokator się wyprowadzi, to czy Ty sam dasz radę spłacać te 1500 euro. Zazwyczaj większy kredyt, prawda, większa rata miesięczna, więc wtedy musi to naprawdę dobrze finansowo pasować, żeby bankier widział, że obojętne, czy Ci się noga podwinie, to Ty będziesz mógł spłacać ten kredyt obojętnie, czy będzie lokator, czy nie. Dlatego jest delikatnie trudniej do sfinansowania, chociaż znowu z drugiej strony bankier wtedy wie, że pomagają Ci właśnie spłacać ten kredyt, ktoś Ci pomaga spłacić, tak? Więc tutaj po prostu chodzi o to, żeby bankier widział, że macie oszczędności na przykład lub jakieś dodatkowe renty. Do finansowania to oczywiście w tym momencie Finanzierung, czyli tak jakby ten kredyt finansowany będzie widziany jako Kapitalanlage Finanzierung, tak? To znaczy, że to jest już kredyt pod inwestycje, to nie jest kredyt pod siebie do własnego użytku. To jest taki pół na pół, oczywiście ja wpisuję to, ale dla banku to już jest jako Kapitalanlage. Dlatego tutaj też po prostu muszą finanse się zgadzać, musi być wkład własny, muszą być oszczędności. Co jest bardzo ważne, reguła jest taka, muszą być dwa oddzielne wejścia, dwie oddzielne skrzynki pocztowe. To jest bardzo ważne, czyli nie może być tak, że jedno jest wejście do domu, tak samo jak do Twojego mieszkania na dole. Nawet jak odgrodzisz to ścianą, nie wiem, czy im jeszcze, musi bank przy finansowaniu już widzieć, że są dwa oddzielne wejścia. Jedne drzwi mogą być, ale musi to być korytarz, gdzie drzwi są do jednego mieszkania, połowy tego domu, a drzwi w tym korytarzu jest wejście do drugiego, więc tak jakby w korytarzu możecie być razem, ale muszą być dwa oddzielne wejścia. I to nie wszystkie domy mają. Więc na to zwracamy bardzo uwagę. Jeśli chodzi o podatki, jak to rozliczamy, ja bym nie chciała o tym mówić, ponieważ nie mam prawa do tego mówić, tak naprawdę nie jestem doradcą podatkowym. Wygląda tak, że też możesz odprowadzić sobie pewne odsetki, tak jak mówiłam poprzednio, też od podatku, ale nie wszystkie. Nie jest to tak ładnie, tak nieładnie to wygląda, jakbyś tylko kupił nieruchomość pod inwestycje,
ale tak jak mówię, nie chcę za bardzo o tym rozmawiać, bo wolałabym, żebyście się dopytali tego waszego księgowego lub doradcę podatkowego. No, ja bym chciała wiedzieć, jakie wy macie do tego myślenie, czy jesteście bardziej za, czy przeciw, czy podobałoby wam się to, czy nie. Co oczywiście też jest jeszcze trzeba powiedzieć, to jest to, że niektóre banki chcą do takiej koncelacji, do takiej strategii finansowej musi też bank, znaczy nie wszyscy, ale często jest tak, że banki chcą już taką próbną umowę o wynajem z kimś tam, z potencjalnym, prawda, osobą z potencjalną, która będzie to wynajmować. Powinniśmy im powiedzieć, ile będziemy mieć za czynsz. Oni oczywiście też to sprawdzają, mają swoje dojścia, tak jak deweloper, mają swoje dojścia i będą widzieć, co jest mniej więcej na rynku. Dlatego musimy im po prostu wcześniej to sprawdzić i powiedzieć, ile dostaniemy za czynsz. Z punktu widzenia dla banku jest to pewne ryzyko, dlatego jest właśnie trudne, ale fakt jest to pozytywne też mimo to dla klienta, dla właściciela, bo właśnie połowę na przykład dostają czynszu, jak najbardziej. Jednak trzeba to naprawdę dobrze do banku sprzedać, tą historię, ten budynek. Z punktu widzenia dewelopera, jak i mnie, właśnie nie polecałabym takiego mieszkania z właścicielami w tym samym budynku, bo może z tego po prostu wyjść dużo stresu. Jakby to była rodzina, przyjaciele, może trochę inaczej, ale tak jak mówię, chciałabym usłyszeć o wasze zdanie. Nie wiem, czy czegoś zapomniałam, to są takie najważniejsze punkty do finansowania. Jest to możliwe, zawsze wszędzie są plusy i minusy i mam nadzieję, że dacie komentarz pod tym. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ja też nie wiem. Zarobkami, a wydatkami musi być luka, żeby bank wiedział, że jeżeli ci się noga podwinie, jeżeli nie będziesz dostawał czynszu, to na pewno, mimo tych wszystkich ubezpieczeń, to wiedzą, że będzie cię stać na spłacanie całego tego kredytu. I dlatego to jest takie trudne, bo zazwyczaj to nie jest, wiecie, 600 euro, tylko zazwyczaj to jest 2000 euro w tych czasach, albo 1800, 1500 euro. Więc tak to wygląda, wszystko i tak trzeba indywidualnie patrzeć. Ja widzę, ja wam mówię, jak to wygląda w Niemczech. Ciekawa jestem, jak to w Polsce jest z kupywaniem domu, tak, i żeby tak pół na pół robić. Pewnie też tak wygląda to, że właśnie finansowo jest ok dla właściciela, dla banku pewne ryzyko, a między właścicielem a lokatorem może być stres, więc myślę, że to samo. Dajcie znać, jestem ciekawa, jak wy to widzicie. Także rynek niemiecki wam powiedziałam, cały czas jest, w ogóle ludzie, którzy mówią, że rynek jest niestabilny, stabilny, niestabilny, poczekam, nie poczekam. Zobaczcie sobie tak samo ostatni odcinek z deweloperem. Miałam taki krótki wywiad na spontanicznie i tak samo mówi, że teraz mamy naprawdę taki czas, że te nieruchomości stoją, ale można się pohandlować, ale odsetki idą cały czas do góry, więc nie warto czekać, żeby były znowu 2-3%, bo jak będą 2%, będą 3%, to wtedy nieruchomości pójdą do góry. Tak to wygląda. Może jakiś temat was interesuje, dajcie znać, bardzo bym się cieszyła. Do zobaczenia w następnym odcinku. Był to bardzo krótki odcinek, ale mam nadzieję, że wam też troszeczkę dał do myślenia dla tych, którzy myślą właśnie o kupnie takiego domu i połowę wynajmę, połowę nie. Dajcie znać, jak wy to widzicie, czy o takim czymś myśleliście. Do następnego odcinka. Cześć. A, no i nie zapomnijcie łapkę w górę. Łapkę w górę. I możecie też oczywiście mój link podawać gdzieś dalej, prawda, polecać. Bardzo bym się cieszyła, jakbyście polecali mój filmik dalej. Dziękuję bardzo. Kaja. Mua.